Aha, ja miałem iść do Siegfrieda. Partiatik! Live! W sumie DS1 z którego jest roku? 2012, tak? Czy coś takiego, no to aż takie stare nie jest. Ale to trochę już lat jest. Na karku. A 11. Idziemy oddać questa, oddamy questa, ale to chyba temu, jak on się nazywał, na V. Ten grododzierżca. Nie no, ten system walki nie jest w ogóle trudny. Nie Vivaldi, może nie na V to było, nie pamiętam. Wypadło mi teraz głowę, on z książki jest. Mieście gul. Pytanie, czy Zykry tu będzie, czy muszę iść spać? Dobra, idziemy spać do rana. Valera, ta no. To na V jednak dobrze pamiętam. Tak mi z głowy wyleciała ta nazwa. Jakie jest twoje ulubione picie słodkie typu Cola, Fanta itp.? Tych, co wymieniłeś, to cola, nie? Kolę ja lubię. Ale rzadko piję. Ja lubię też smak energetyków, ale rzadko piję, bo piję yerba. Więc taki problem. Konrad. Co on tam dawał, ten Konrad? Pogadajmy z NPC-ta. Dajcie mi się w końcu wyspać. Co podać? Idziemy na zaplecze. Żartowałam tylko. Mój chłop urwałby mi głowę, jakbym z tobą poszła. Strach pomyśleć, co urwałby tobie. Może jednak zaryzykujemy? Nie, ostatnio sprał mnie tak, że przygotuj wyplułam zęba. Się, że w wieśku trzech gówniarze będą ci spamowali i płakali, że ominąłeś jaskinię X, źle zrobiłeś questa i będzie worst ending. Po prostu proponuję przygotować ban Hammera na W3. Znaczy nie, dla mnie nie ma czegoś takiego jak bad ending albo good ending za pierwszym podejściem do gry. Bo jak grasz pierwszy raz, to grasz, po prostu grasz. Wszystko i tak jest nowe, co za różnica, co robisz. Więc grasz tak jak chcesz, a jak potem naprawdę się gra spodoba, że robisz różne rzeczy, no to ta. To można sobie ocenić, co ci się bardziej podobało, ale... Czy ja chcę coś kupić? Tak? Bywaj. Chyba go upijaliśmy, nie pamiętam. Albo go nie upiłem. Ale chyba było. Psia mać, znowu przegra. Ja coś chciałem wziąć. Chyba nie. Masz dwa monitory, jedna z grom, drugi zdjęcie Wojtka Goli. W sensie drugi z czatem, czy masz taki jeden szeroki? Nie, mam dwa. Mam nawet trzy, ale nie używam trzeciego. Leży niepodłączony. Znowu przegrałem na tych zakładach. Myślałem czy trzech, ale nie będę używał trzech. Wydaje się useless, ale nie wiem, ktoś może używa na czacie, to niech napisze. Chcę.
Pracy trzech? Kitsune trzech używa. Jak it? Co tam, Geralt? Bywaj. No chyba grał wcześniej. Tak, grałem z nim. Nie ma... Nie ma z kim grać w tę kość. W sumie do Baraniny bym poszedł. Nie wiem, czy on siedzi tu, czy w barze, ale pójdę, bo nie gadając z nim. Chyba, że na dole jest. Czekajcie, wrócę jeszcze, zobaczę, czy jest w tej karczmie. Jestem ciekawy, czy coś jest z nim, jakiś dialog, czy nie. Jeden DC, dwa grab, trzy murza, stream film. Pewnie idzie się przyzwyczaić do trzech, ale nie wiem, mi się nie chce. Mi na dwóch jest bardzo dobrze. Ja sobie nie wyobrażam jednego, po prostu. Pewnie jakbym na trzech siedział. O kurde. Baraniny tu nie ma. To bym sobie nie wyobrażał. No idź, babo! Co to ja miałam zrobić? Ostatnio powiedział, ostatnio koleżko powiedział, że jadzi wolong, bo jem kebaba z keczupem. Wydaje się to dziwne, przecież kebaby jest sos. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Won? Lorslor dał na Golibordę 5 zł. Dziadek, ty się utrzymiesz tylko z Twitcha, czy masz pracę, bo miesięczne przerwy robisz hajs masz. Człowieku, kiedy ja ostatnią miesięczną przerwę zrobiłem, to nie pamiętam. Sadgen. Sadgę. Rozwiązałem sprawę cmentarza, ale nie będziesz zadowolony. Co się stało? O, rozumiem. Opowiadaj, jestem bardzo ciekaw. Pomijając dobrze, dobrze, ogóle, nie ma problemu. Okazało się, że winni zabójstw są Skojatel. Rabowali groby, zabijając przy okazji każdego, kto wpadł im w ręce. Gadającego gula? No nie wnikam, może przesadziłeś z eliksirami. Powiedz lepiej, co się stało. Uratowałem ludzi rzuconych na pastwę gulom, ale niestety... Nie udało mi się złapać morderców. Aha, Daydream, nieźle. Wiedźminie, postąpiłeś jak ja mam dobrą rycerz. Pamięć. Rad jestem z twego wyboru. Nie martw jak się pamiętam. Moje oddziały ich znajdą. Nie rozumiem. Uratowałeś niewinnych ludzi. To najwspanialsza rzecz, jaką można zrobić. Postanowiłem zapłacić ci z nadwyżką. Jestem z ciebie dumny, Geralt. No way! Naprzód, rycerze! Ile? 400! Idą zabijać elfy! Dobrze, panowie! Dobrze! Chociaż ja dla nich też pracuję. Ja pracuję dla każdego, kto płaci. A, nieważne. Lepiej, żeby nie wiedzieli tego. Przecież ja mu dałem te kły. Aha. Teraz mam mu coś innego dać. Oddajmy questa. Albo nie, bo to są trzy dla... O, Velerada, no. To jest dla kogo? Siemku. Dobra, Kikimora. Dobra, na bagna chyba, bo nie ma już tutaj nic. Tak myślę. A nie, my mieliśmy questa na slumsach, zapomniałem. I Triss trzeba pogadać. Witam, Insanity.
co jest? Panie Wiedźminie! Panie Wiedźminie! Czego chcesz, chłopcze? Na panów napadli, a pan Velerad wołał, że teraz przydałby się Wiedźmin. O czym ty mówisz, chłopcze? W ziemi handlowej! Proszę iść za mną, panie Geralcie! Co jest? Na bank napadli, RDR! Nawiązanie! Co to? Idziemy zabić. A co to? Teraz faktycznie trudno o dobre jedzenie. A, wszystkie kebaby zamknęli, nie ma nic do jedzenia w tym mieście parszywym. No i dziecko! Witam, witam, Insanity. Tak, Alvdis, no. Znowu trzeba do fryzjera iść. Poczekaj, ty! Pogadam się z nim. Witaj. Są jakieś nowe zlecenia na potwory? Już się tym nie zajmuję. Porozmawiaj z wielkim łowcą. Właśnie, na co nam dał wielki? Na wielkiego psa chyba, tak? Nie pamiętam. Znajdziesz go na podwyższeniu. Bywaj. Na bagnach jest jakiś wielki boss. Łowczy nam dał questa, ale nie pamiętam. Czy to był wilk wielki? On coś takiego mówił. Nie wiem, gdzie jest dziecko, ale wiem, gdzie jest bank, więc po prostu pójdę. Tu był, nie? Dzięki, Kaldinie, 23 lata. Aha, 66. Zgadzam się. Co cię tu przywiodło? Nie, nie chcę wiedzieć. Wszystko zgodnie z planem. Ktoś dziecko w piwnicy ukrył. Dziwna sytuacja. No ale takie czasy, no. Może to kiedyś było normalne. Potrzebujemy wsparcia. Mamy tu chędożony napad na bank. Dziwne. Siegfried nie przepuściłby takiej okazji. Całe szczęście, że jesteś, Geralt. Potrzebujemy pomocy. Dobrze uzbrojone komando zajęło bank. Mają zakładników. Kurde, w dupa. Kurde, nie zabiją tych ludzi, zanim przyjdzie Siegfried? Się zastanawiam, czy nie spieprzę. Poczekajmy na Siegfrieda. Zdaje się, że już nadchodzi. A, dobra. Porę. Przepraszam za spóźnienie. Organizowałem grupę uderzeniową. Witaj, Siegfriedzie. Idziemy negocjować? Na wieczny ogień, najwyższa pora. Jak dostaniemy się do środka? Kiedy wszyscy czekali na ciebie, zorganizowałem klucz do ratusza. Możemy ich zajść od tyłu. Mieliśmy negocjować. Wolę negocjować bez strzału w oku, Wiedźminie. Powiedz, kiedy będziesz gotowy. Jezu, Kryt jest w porządku. Problem taki, że jego zakon jest pieprzony w dupę. Wejdziemy do ratusza przez tylne drzwi. Jesteś gotów? Tak, ruszajmy. Jest dobrze. To nie są tylne drzwi? Wchodzimy, panowie. No to jesteśmy. Do ataku! To prawda, że chcesz negocjować, Dwan? W imię płonącej róży! Mieliśmy negocjować. Negocjować? Z terrorystami? Kurde! Bled Dwan! Nie no, spokojnie! Nie po to tutaj przyszliśmy, Siegfriedzie. A po co?
Problem można załatwić bez dalszego rozlewu krwi. Nie podam ręki żadnemu terroryście. Jak idę sam? Nie, drugie. Negocjować chcę. Niech i tak będzie. Idę sam. Zapamiętam to. O kurde! No i luj. Wszyscy na glebę! Łapy na kark! Blooded One! Blooded One! Myślałem, że on będzie się zgodzi negocjować. Co ty? Chyba zaczynam odczuwać syndrom Tridamski. To jest zapad! Wypuśćcie mnie! Z kim miałam gadać? O, ja pierdzielę. Zły los i trzyma straż. To on. W dwóch wrogich sobie szańcach patrzymy śmierci w twarz. Na górze są zakonnicy, zaraz tu będą. Las płacze, ziemia płacze, świat cały w ogniu drży. W dwóch wrogich sobie szańcach stoimy, ja i ty. Bo wciąż na jawie widzę i co noc mi się śni, że ta, co nie zginęła, wyrośnie z naszej krwi. Wiesz, o czym mówię, Wiedźminie? Nie. Eliren. Znasz historię Eliren? Streszczaj się. 200 lat temu no poprowadziła nas do walki. Pięknej. Da, mówiłem czytać te książki. Zabili ją ludzie. Chyba, że tu się nie dało. Ale idea, która była wierna, nie zginęła. Biała róża Sherwet wciąż kwitnie. Co zamierzasz? Wszystko zależy od ciebie, Wiedźminie. Jeśli nam pomożesz, odejdziemy i nikomu więcej nie stanie się krzywda. Dlaczego miałbym ci pomóc, Yavin? Przestań się oszukiwać, Geralt. Jesteś mutantem. Ludzie traktują cię w najlepszym przypadku jak zło konieczne. Walcząc dla nich, walczysz przeciw sobie i wszystkim starszym rasom. Myślisz, że okażą wdzięczność? Przestaną szczuć psami i rzucać w twoją stronę kamienie? Przy najbliższej okazji zabiją cię bez litości. Nie myślę. Skojatel walczą o wolność. Rozumiesz, co to znaczy? To wojna o przetrwanie, o równe prawa, o to, co należy się każdej żywej istocie. Każdej? Tak, każdej. Nawet ludziom. Mimo, że uważam ich za niewiele bardziej rozwiniętych od świń czy krów. Zastanów się, co czeka świat, gdy w końcu człowiekowi uda się zdegenerować lub zniszczyć wszystko, co piękne i dobre. Chcesz żyć w takim świecie? Czeka. My jesteśmy alternatywą. My nie mamy zamiaru niszczyć rasy ludzkiej. Chcemy tylko przetrwać. Słyszałem już dzisiaj wykład o wojnie i przetrwaniu rasy. Ja nie chcę się w to mieszać. Sławetna neutralność. Trochę na nią za późno. Nie trzeba było wchodzić do banku. Musisz dokonać wyboru. Nie oczekuj, że przypnę sobie wiewiórczy ogon. Dobra, nie zamierzam zabijać ludzi w imię jakiegoś tego. Złóż broń, a być może ocalisz resztę komanda? No ja pierdzielę, dupa. Dobra, pytanie, czy jedynka to będzie zabijanie ludzi, czy wyjście bez rozlewu krwi. Na razie dam jeden, zobaczymy co dalej. Nie oczekuj, że przypnę sobie wiewiórczy ogon i z okrzykiem ruszę do boju. Ale pomogę wam. Po wiedźmińsku. Co ty niczego robisz? Więcej nie oczekuję. Gadam z Elfem. Niestety nie mamy czasu, by uczcić twoją decyzję. Utknęliśmy tu przez potwory. Powiedziałem, że pomogę. Jakie potwory? Kikimory. O! Blokują nam drogę ucieczki. Planowaliśmy przedostać się przez kanały. Musisz wiedzieć, na że nasza misja miała na celu zdobycie dokumentów, dzięki którym Vivaldi mógłby odzyskać bank. Zobaczę, co da się zrobić. O! Idź, biały wilku. No to git, jeżeli Vivaldi odzyska bank. Ja go lubię. Co to w dupę jest? Dawać te kikimory rozpieprzone. Vivaldi to niech lichwiarz. Porówny gość.
Uważaj na kikimory. Jest ich mnóstwo. To trochę dziwne. Kikimory poza swoim gniazdem? Tu się dzieje coś podejrzanego, Wiedźminie. Oczyszczę przejście. Muszę spłocić. Czekajcie, czy my mamy jeszcze enchant na mieczu? Mamy, a ile jeszcze? A, 11 minut. Tam są kikimory. A tu? Ciało. Alp! Ja pierdzielę, co jest? Co to jest? Też jest zakłóceni zwiększono 50%. O kurde, zarumbista. Chodźcie za mną. Tu się da na dół iść. Bo tam kikimo... No, odsuń się elfie, bo cię zarżnę. Ja pierdzielę. Dobra, jumpik. Kikimora. Uch. Ole tu jest dupę tanki. No nie mogę bić! Bij wieśmak! Robotnice do piachu! Dzięki, Debra, za 16 lat. Po kłopocie. Jestem pod wrażeniem. Taka praca. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że moja pomoc nie pójdzie na marne. Przekażę dokumenty. Aha, 6-6. Być może zdoła odzyskać bank. Powodzenia, Iwinie. Jeśli będziesz mnie kiedyś szukał, pytaj u Vivaldiego. Spoko. Tylko ty przeżyłeś? XD. Nie wiem, co ja miałem zdobyć z tych kikimor. Co to jest tam? Aha, bo my jesteśmy w tych ruinach, co wcześniej. Ty, ale co tak mało tych kikimor tu było? A, gówno, tu nie przejdę. No niestety, mało tych kikimor. Ja mam tylko dwa itemy i nawet nie wiem, czy to trzeba zbierać z kikimor, czy co. Zerknę jeszcze na... Pazury. A ja nie zbieram pazurów.
Ale jak to możliwe, jak czytają książki o Kikimorach? One nie dropią pazurów. O nie, dropią, robotnicy. Po ile ja mam tych pazurów? Nic. Nie mam w dupę pojęcia. Dobra, czy ja mam wracać w ten sposób? Tutaj? Dobra, biegnijmy, widzowie, biegnijmy. Tych to w ogóle szkoda lać już. Kuszyku, co ty piszesz nawet, ale git. Dobra, idźmy stąd. Czekajcie, bo my mieliśmy do Siegfrieda. Gdzie ja mam tego questa? Czy to już się jakby skończył? Pójdę do Velerada i do Siegfrieda, zobaczymy, czy coś powiedzą. Aha, ja do slumsów mam iść. Przypuszczam, że nosisz te miecze i odpadasz. Insanity, tak, tylko prawdopodobnie przerwa będzie na Wukonga. Pomiędzy dwójką a trójką. Wiedźminami. Tu jest Velerad. I z drugiej strony powinien być... A nie, bo on jest w dzielnicy tej klasztornej. Dzięki Greenred za 58 lat. Jak coś jeszcze żyje, ale w dupę jaki rollercoaster mam, coraz większa góra i spadki są. No napisz Greenred, witam serdecznie i dobrze cię widzieć. Mam nadzieję, że lepiej będzie, ale napisz co tam się dzieje. Wszyscy wiemy, po której jesteś stronie, Elfi Kochasiu. Przychodzę w sprawie ogłoszenia. Którego? O kościach Graveira. Zapłacę za 5 sztuk. Akurat tyle mam. Oto twoja zapłata. Ile? A ja co on taki obrażony? No stanąłem po stronie, żeby ludzi nie zabijać i z elfów. Zabiłem potwory. Jak śmiesz tu przychodzić? Po tym, co zrobiłeś w banku. Chciałeś ze mną pomówić. Otóż niektóre z ostatnich decyzji Foltesta są dziwne. Znam go od bardzo dawna. Ktoś fałszuje królewskie edykty? Elfy to potwory. Obawiam się, że to niestety prawda. Jednak pieczęć wygląda na autentyczną. Kto mógł ją wykraść Foltestowi? Ktoś naprawdę blisko króla. Mam nadzieję, że znajdziesz zdrajcę. Dam znać, jak się czegoś dowiem. Bywaj, Wiedźminie. Elfy to Sigmy, elfy to terroryści. Jedna wiadomość po drugiej widzę.
po przeciwnych biegunach. To mi się podoba. No nic, no idźmy jeszcze zobaczyć, czy tu jest Siegfried. Jak nie ma, to... Czego chcę? Żegl. No to Louis. Pójdę do dzielnicy klasztornej i wykonam tego questa i idziemy no, na bagna. Klasztor. Ja też Kitsuna. No ale pomogłem im. No ale to dlatego, że no po co zabijać? Niepotrzebnie, nie? Chociaż ludzi niedawno zabiłem, ale się rzucali na wampiry. Wampiry akurat są nad wszystkimi, nie? No ocaliłem ludzi. Podejdźmy do Siegfrieda. Tak będziemy tamtędy szli na slumsy. Dobrze ta gra wygląda. Okej, no nie nic specjalnego, jeżeli chodzi o grafikę. Najgorsze to chyba to, że ciągle te same modele postaci, nie? Ale no nie mam tego. Grafika jest akceptowalna co najwyżej. Gdzie jest ten? Czekaj, jeszcze to gdzie tu? W 2007 ta gra dobrze wyglądała. A nie wiem. Nie wiem co wtedy wyszło. Jest Siegfried tam czy... Bo go nie widzę. Dzięki. Gier ENRED 18 dał na Goliborde 5 zł. Ciężko, ale wiesz co to jest procedura NK? Czy muszę rozwinąć skrót? Ciężko. Jaka procedura? Nie wiem co to jest. Mogę wpisać w neta. Jak nie rozwinąłeś to pewnie dlatego, że to banable. NK czy MK? Bo nic. NK. Niebieska karta. Ale czekaj, to na ciebie będzie czy na kogo? O co tu w dupę chodzi? Ja pierdziele widzę. No wiem co to jest niebieska karta, ale... Ty pory pana sprawa w dupę. Mam dość. Jak śmiesz tutaj przychodzić? Siegfried, opanuj się. Nigdy. Po tym, co zrobiłeś w banku? Ale ja... Postarałeś się, żeby nie było dowodów w Wiedźminie. Zszedłeś na dół. Przecież... Pomogłeś. Lider, pomogłeś wiewiórkom wydostać się z banku. Znaleźliśmy ciała Kikimor. Skojatel nie poradziliby sobie sami. Gdyby nie prawo, sam bym cię załatwił. Ej, ale... Zostaw mnie w spokoju, zdrajca. No nic widzowie, przed Wiedźminem 2, jeszcze raz Wiedźmin 1. Ej, droga ludzi, iluj. Chyba nie zebrałam. Powaga, iluj. Nic nie widać przez ten deszcz. Właśnie, czekajcie, wejdźmy do burdelu. Ostatnio tu byliśmy, też nic nie było. Widzowie, psa bym nie skrzywdził, nie? Ale elfa to bym... Angus! To to w dupę jest Angus. Co to ja miałam zrobić? Co on wieczorem tu jest?
Bo jest dzień. Siema. O co chodzi z tymi zakładami? To taka nasza plebejska rozrywka. A twa... No dobra, to było. Chcę od... Weźmy do nocy, zobaczmy czy będzie Angus. O kurde! 4 srebrne, powaga, to mógłbym to w teorii. Zwiększa szanse na wydobycie składników z ciał przeciwników i ziół. A smary gdzie się robi? A, ja mogę już smary, rację. Nie, czekaj. Oleje to są smary? Czy nie? Tak. Dobra, weźmy sobie to. Bo chciałem to mieć. Ja myślę, czy nie pójść w rękę w uniki 20%, wiecie? Aluj. Zróbmy tak. I co? Co to jest szybki? Szybki trzeba ulepszyć. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. GRENRED 18 dał na Golibordę 5 zł. Niestety, ale jestem zmuszony z dziewczyną złożyć niebieską kartę na rodziców jej, ale to jest tylko wierzchołek góry lodowej. Ja pierdzielę w dupa. Co ta się, coś się tam musiało odpieprzać, widzę, sadgę, no. Lipa. No co no, jeżeli to ma pomóc w jakichś tam problemach, no to... To trzeba, nie? Co ty piszesz, far? Tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. GRENRED 18 dał na Golibordę 5 zł. Jak mam być szczery, to seriale Trudne Sprawy ITV to się chowają przy tym. Tam wszystko się chowa przy Trudnych Sprawach, także wiesz. Dziękuję bardzo. ITD. Nie no, widzą, no, by było git, nie? To przypieprzona sytuacja u ciebie, widzę. A teraz mam pytanie do widzów, powaga. Gdzie jest? Angus. Być może. Zależy z kim i co mam pić. Ha, nie z byle kim i nie byle co. Te merska żytnia na stole, a ja jestem Jarno Żytochlej. Geralt z Rivi. Chętnie się napiję. Ja myślę. A słyszeliście, że naszą gorzalczynę krajową do jakiegoś eksporta wywożą? Nie słyszeliście. A no wywożą. Czord wie, kto to jest ten eksport. Ale majętny i zacny jegomość być musi. Całymi statkami butelczyny, gąsiorki w chinolach. Bigaj. Dzięki. Jakbyś był moim ziomem, ptaku?
czas się upić z kolegą. Ale on jest pijany, jak może pijany typ się jeszcze bardziej? Przecież on ledwo już stoi, nie? No cum. Może kogoś skroić? Kurde. Jestem wyczerpany. No i cię przepiłem. Twardy zawodnik jesteś. A co z fantami? Już raz wygrałeś. Teraz pijemy dla przyjemności. Kiedy? Tak. Ja pierdzielę, luj. Nosem ze wciągnę. Się oprze, to pewno po pysku dostanie. Szkoda gadać. Jedna dziwka ma syfa. Ciekawe, która? Morda w kubeł, kozojebie chętożonej. Zabiję cię, jak wyjdziesz na dwór. W nocy ścigały mnie jakieś stworzenia, ledwie uszedłem z życiem. Marnuję czas. Czekajcie, musimy iść na drzemkę. Bo mnie popieprzy z tym alkoholizmem. Nie, pajoju, jaki? Chcę odpocząć. A ja żadnego nie mogę. To chciałem. Będziemy mieli dwa takie na wszelki. Deadpoolowy przez demonza. Szybko. U niego to chyba szybciej niż w kinach niektóre filmy, co? Prawdziwy dystrybutor. Jak on się miał nazywać? Ciemno. Kto tam idzie? To nasza dzielnica. Już cię tu nie ma. Pan! Już cię tu nie ma. Pan! Pan! A co to? Angus. Ale ja go nie widzę tu nigdzie. Patrzmy po domach może. Szukasz przygód? Tak. W jednej z ciemnych uliczek ktoś pytał o ciebie. Czemu wczoraj w 14:21 potrąciłeś mnie na pacach rowerem? To nie byłem ja. Szukasz przygód? Jakiś sukinsyn zajebał mi spodnie. Jak dorwę, to łeb ukręcę. Psia krew. To nie byłem ja. To nasza dzielnica, już cię tu nie ma. To nasza dzielnica, już cię tu nie ma. Tacy ludzie jak ja rozświetlają mroki średniowiecza. Coś w tym jest. Bezino.
strażnikiem miejskim wybrałby cię. Pięści mnie świerzbią. Nie wiem, o której godzinie mam napisane. Może on w dzień jest, nie w nocy. Prześpi się do rana. Dziękuję bardzo. A czekajcie, może do baraniny wejdziemy? GRENRED 18 dał na Golibordę 5 zł. Szukasz przygód? To zapraszam do mnie KEK WSAT. Dziękuję bardzo, widzu. Lepiej nie z tego, co słyszę. Rozdział trzeci. XD. Magister i Bazy mają gdzieś kryjówkę w dzielnicy handlowej, ale nie wiem gdzie, więc nawet ich nie szukam. Fabuła mi powie. Tu patrzyłem. A u baraniny miałem. Nie, teraz były u baraniny. Tu nie patrzyłem, ale ich raczej. Ty, a to co tu jest? Tu byliśmy? Kanały. Ale czekaj, to są te normalne kanały, to. Nie no, nie wyjdę. Wyjścia nie ma, jest wejście, nie? No tu wyjdę. Nie, nie zabijamy ludzi. Jestem neutralnym wiedźminem. Ale i tak mi to nie wychodzi. Dobra, idźmy do slumsów. Pieprzyjemy się w kimono. Zobaczymy, czy w dzień. Raczej na zielono on by był, albo jakiś inny kolor. Slumsy to Łódź? No tam. Jest, ale nie ma zielonego koloru. Ktoś ty? To nieistotne. Ty jesteś Angus? Co to kurwa znaczy nieistotne? Grzecznie, chamie. Mów, skąd bierzesz narkotyki. Popełniłeś błąd. Nie mieszaj się w sprawy, które cię przerastają. Gdzie są dostawcy? Smoknij mnie! Znikam stąd! Mówiłem, odpieprz się! Śledzić go? Dobra, śledzimy. Obsia krew, jaki dziwoląg. Poważne śledztwo, powaga. Widzowie, powaga.
Wie o nas? Och, jak boli. Oj, jak boli. Tak, stanowczo powinienem to zrobić. Uparty jesteś, sukiensynu. Pożałujesz tego. Wcześniej pytałem grzecznie. Teraz pogadamy inaczej. Czego zabija? Uspokój się, chłopcze. Leżeć. Ty, bo cię zabiję, poddajesz się? To giń. O. Człowiek, który okazuje ten list, jest sprawdzonym klientem. Nie róbcie mu trudności. O. Git. O, czyli możemy pójść tam w kanałach. Cię blokowali. No to widzisz. Idziemy. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć urok!